Witajcie drodzy kochani, serdecznie Was pozdrawiam tutaj z Teneryfy. W dzisiejszym programie chciałbym poruszyć temat samopoczucia w naszych domach. Ponieważ nasze domy są malowane na różne kolory, tak zarówno zewnątrz, jak i wewnątrz. I to wszystko ma duże znaczenie na nasze samopoczucie. Ja byłem niedaleko Łodzi, w pewnym mieście. I widziałem dom, który był pomalowany całkowicie na czarno. Wszystko miało czarno pomalowane. Dach był czarny, mury były czarne pomalowane. Taki dom, drodzy kochani, przyciąga tylko złe astrale do siebie. Nie jest to zbyt pozytywne malowanie domu na czarno. Również są ludzie, którzy malują wnętrza. Ja bym proponował malowanie wnętrz na kolor żółty, biały, ewentualnie pomarańczowy, jasno-niebieski. Takie kolory, które dają nam jakby poczucie bezpieczeństwa, poczucie radości, dobre sentymenty. To właśnie takie kolory nas, drodzy kochani, zadowalają i powodują szczęście w danym domu. Pomarańczowy daje energię, żółty również, to są takie kolory energetyczne, biały również, takie daje takie wyciszenie, jasno-niebieski też jest bardzo pozytywny, taki lekko chłodny. Zielony kolor również uspokajający. Nie polecam trzymanie jakiejś fototapety, która ma jakiś agresywny jakby aspekt jakiegoś zatopienia statku, czy jakiejś sceny, która jest bardzo taka krwawa, ponieważ takie sceny na fototapetach również przywołują do danego mieszkania różnorakie sentymenty jakby cierpienia, czy ewentualnie jakiegoś wypadku, na przykład fototapeta pokazująca topiący się statek, pokazująca jakąś tragedię, to nie są po prostu dobre fototapety, żeby mieć to w domu. Raczej bym proponował fototapety, które pokazują naturę, kwiaty, lasy, góry, no takie pejzaże po prostu. To, drodzy kochani, te kolory, które wspomniałem wcześniej, one bardzo wpływają na nasze samopoczucie, na nasze zachowanie w danym mieszkaniu. Jeżeli mieszkanie jest wymalowane całkowicie na czerwono, nie mówimy o kolorze różowym, tylko na kolor czerwony, będzie dominować w tym mieszkaniu guna pasji. Będzie osoba, która mieszka w takim czerwonym mieszkaniu, będzie bardzo pobudzona pod każdym względem. Nie mogła będzie mieć takiego spokojnego snu, ponieważ mieszkanie jest pomalowane na czerwono i ta czerwień promieniuje z każdego zakątka danego pokoju. Nie malować szkół dla dzieci, ani mieszkań, ani biur na kolor szary. Szary lub zbliżony do brązowego, no po prostu nie polecam, ponieważ to są takie niskie jakby sentymenty, niskie takie reakcje w człowieku pobudza. Smutek, szary kolor to jest taki przeciętny człowiek, taki smutek. To po prostu tak to wygląda, drodzy kochani. Szary, czarny kolor, brązowy, to są takie smutne kolory. Osoba nieraz wchodzi do takiego mieszkania, gdzie są czarne drzwi czy brązowe drzwi i tam gości smutek, tam gości jakaś niska energia w danym mieszkaniu. Zupełnie inaczej się będziemy czuli, jeżeli mieszkanie jest pomalowane na jasno zielono, na pomarańczowo, lekki pomarańcz. Może być też intensywny, to w zależności od jaką mamy farbę. I w ten czas będziemy czuli się, drodzy kochani, w takim mieszkaniu o wiele lepiej. Również gorsze samopoczucie wystąpi u ludzi, którzy mają pomalowane jakieś gwiazdki na ścianach, jakieś wzorki na ścianach. Jeszcze z dawnych czasów mają jeszcze mieszkanie pokomunistyczne i tam są jakieś wzorki pomalowane na tych ścianach do dzisiejszego dnia. I te wzorki, drodzy kochani, nieraz mają bardzo negatywne promieniowanie, a szczególnie gwiazdki pięcioramienne. Gwiazdki pięcioramienne z zaostrzonym końcem promieniują bardzo negatywnie na umysł, oddziaływują bardzo negatywnie na nasz umysł. Jeżeli możecie pomalować ściany na jeden kolor, w jednym kolorze, lub przykleić jakąś fototapetę, która pokazuje naturę, jakieś góry, to tym lepiej, ponieważ to będzie miało taki charakter wyciszający, uspokajający. Jeżeli mamy w pracy dużo stresu, jeżeli mamy tam, gdzie pracujemy, dużo nerwów, dużo stresu i przechodzimy do takiego mieszkania, gdzie jest fototapeta, kolor zielony, wyciszający, albo kolor żółty, kolor pomarańczowy, który też działa na naszą psychikę, działa na nasz umysł, to wówczas w takim mieszkaniu, drodzy kochani, będziemy czuli się zdrowo,
będziemy czuli się o wiele lepiej i będzie to spokojne mieszkanie. Są też mieszkania, które są jakby ściany zrobione z drewna. Jest jakby bazeria założona i po prostu te ściany również są zdrowe, ponieważ dają nam odpowiedni zapach lasu, odpowiednio dobrą atmosferę jonizującą w mieszkaniu. Dlatego polecam domy z drewna, domy robione, gdzie ściany są zrobione z konopi, również są produkowane takie płyty konopne. Ostatnio widziałem właśnie też taki program na ten temat, gdzie są robione właśnie takie płyty bardzo nowoczesną techniką. Nie wiem, czy to była Holandia, czy jakiś kraj w Niemczech, nie pamiętam dokładnie, ale bardzo szło im to dobrze w tej produkcji tych płyt. I jak również w montażu domów z tych płyt, które są zrobione właśnie z konopi. Także jeszcze raz uczulam Was na to, żebyście zwrócili uwagę, w jakim otoczeniu żyjecie. Czy Wasze mieszkanie jest ciemne, czy macie zwrócone okno na północ. Jeżeli jest zwrócone okno na północ, lepiej po prostu zmienić pokój, żeby to więcej słońca wchodziło do tego danego mieszkania. Na północ zwrócone pokoje to dają samotność. Samotność danej osobie, czy może być to jakaś kobieta czy mężczyzna, ma zwrócone okno na północ, jest to samotność, drodzy kochani. Nic nowego w tym życiu tej osoby się nie pojawi. Raczej szukajmy, żeby okno było zwrócone na wschód, na południe, właśnie na zachód ewentualnie. Właśnie te kierunki jakby pomogą nam mieć lepsze samopoczucie w naszym mieszkaniu. Także zwróćcie uwagę, na jaki kolor jest pomalowane Wasze mieszkanie, bo to ma duży wpływ na Waszą psychikę, na Wasze samopoczucie w mieszkaniu, na to, jacy Wy jesteście. Tak naprawdę jest wiele czynników, które wpływają na nas, ale to jest właśnie kolor mieszkania, to jest jeden z nich. I właśnie dzisiaj omawiam ten temat dla Was, żebyście mieli wiedzę na ten temat. I jeszcze raz polecam Aronit, bardzo zdrowy, na linku pod YouTube'em. Możecie go tam zakupić. Ja o Ciebie się żegnam i do widzenia.